Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj znów gramy w Country Balls Heroes. No i ostatnio dostaliśmy dosyć mocny łomot, jeżeli chodzi o to. Z tego co pamiętam, mieliśmy tutaj naszego Unita. Naszą Unię, czy ONZ w sumie chyba. Z tego co widziałem. Wczytaliśmy grę po ostatnich dwóch porażkach. No i z tego co widzę, tutaj... Pamiętam. Weszliśmy na piracki statek, gdzie dostaliśmy taki łomot, że o matko. To tak, tu już chyba byliśmy, z tego co pamiętam. W zamku mamy wszystko kupione. Tak, tu już nic kupić nie możemy. Więc ja bym oddał kolejkę, no i zobaczymy, co się dalej potoczy. Kulkowy młyn. Ta kopalnia dostarczy ci rosołu ilość surowców na tydzień, ale tu już chyba byliśmy. Nas tu było? Nie było. Niemiecki soldier ball. Jezu, ile ich tu jest? Nie mamy takiej armii, żeby tu w ogóle cokolwiek zdziałać. Chyba się zaraz cofniemy, wiecie? Siła plus 3, dystylarnia wódki, to się w sumie przyda, bo widziałem, że tam niektóre budynki potrzebowały tego. Idziemy na expa. Brak punktów ruchu, ale co możemy kupić? Parlament. Żyją tam świnie, tak, to już mamy, to ja bym wiedział co. W ogóle, co my chcieliśmy kupić? Chcieliśmy chyba kupić właśnie parlament do końca. Brakowało nam kasy, dobra, to już mamy kupione na maksa. Więc myślę, wiem, że to się rzadko kiedy zdarza, aczkolwiek. Ruchu już nie mamy, cofamy się po jednostki, bo już w sumie... Wielka Brytania. Brytania! Dobra, cofamy się, kochani, cofamy się, póki jeszcze możemy. Potrzebujemy więcej jednostek, bo z tych jednostek to my tu gucio zrobimy. A nie, my tu dostaliśmy w pierdziel chyba. Na tej arenie walki. No mniejsza, gdzieś tam dostaliśmy, przyznaję się bez bicia. Walizka, willa, spotkanie gentlemanów. Dobra, to i tak musimy to kupić, aż zawsze jakieś jednostki. Słaby, bo słaby, ale zawsze jakieś mięso armatnie. I naszego Boże, jak on się nazywał? Jak ty się nazywałeś? Boris Ball, o właśnie. Naszego Boris Balla, to my tutaj sobie schowamy na razie. Zwolnimy go z jednostek na pewno, przyjmiemy sobie wszystko. Nie to, żebym był pazerny, nie, skądże znowu. Po prostu jestem ekonomiczny. Czy tu już możemy kupić? Tak, możemy kupić jednostki, dobra. No to jest pokazane chyba nawet. Dobra, was bierzemy, was też bierzemy. A, my już was wzięliśmy, dobra. Tych strzelających chcę jak najwięcej. No i tych już wzięliśmy, troszeczkę się spóźniliśmy z tym zakupem. Walijska willa. Walijska willa pozwala ci na rekrutację walijskich knajd bali. Jednostki otwierają się co tydzień. Kupujemy wszystkie jednostki jak leci, o co tam. Kasy mamy w brud. Dotacje z Unii były, to można kupować, nie? No właśnie, tak myślałem. Dobra, panie Borisie, słyszałem, że chce się pan pozbyć jednostek. No to ja panu pomogę. To sobie weźmiemy, to też sobie weźmiemy, no a jakże? Splitujemy jednostki, jedna niech zostanie. Tego nie chciałem chyba brać. Znaczy, nie, dobra, chciałem, dużo jednostek chciałem. Tylko tak, co my jeszcze możemy kupić? Trochę boli mnie to, że nie ma tutaj ulepszeń jednostek, wiecie? Kolonialna chata. Kolonialna chata pozwala ci na rekrutację brytyjskich trawel bali. Jednostki otwierają się za tydzień. Dobra, to już było. I to są ci panowie. Co mamy 24? Czy oni są strzelający? Chyba tak. A przynajmniej na to wygląda. Ale w tej grze jest w sumie tak, że... A nie, to są inni. To są guardbale. I najsłabszą jednostką są ci. Dobra, to wysiedźcie. A my wychodzimy i może spróbujemy te unity. Te ONZ-owe bale zrobić, co? Ale jeszcze sobie do pirackiej tawerny zejdziemy. Bo chyba już mogę zrekrutować jednostki, prawda? Prawda. One są nawet spoko. Dobra, ale tak, F5 działa? P6 nie działa. Mniejsza. Zapisz. Dobra, zapisało się. Idziemy. Teraz im do... Pierdzielimy, a co się stało? Coś się nie wczytało. Halo, gro, jak mogłaś.
To się chyba coś po tym wczytaniu zepsuło, wiecie? Dobra, ile mamy many? 84 punkty. I czy to są strzelające? Tak, to są strzelające. Uf. Ten ma Excalibur, serio? No tak, w końcu walijski. Nie było tematu. Zedbale. Jezu, jak ja mam dzisiaj katar. Przepraszam za mój głos i to takie oddychanie ciężkie, no ale niestety. Niestety, a filmy muszą być nagrane na jutro, czy na pojutrze w sumie. Bo już mi się delikatnie zapas kończy i robi się problem. I muszę swoje lenistwo tak strasznie przeboleć, że to szok. Dobra, ale co ja tu chciałem? Szansa na trafienie krytyczne to nie, to nie, to nie. Dobra, chociaż... Może... Nie, dobra, starczy. Co, wszystkie strzelające? To dobra, to nie, to chcę! Kurde, chciałem. Ty łajzo! Nie, ja to, jeżeli to przegram teraz, ja to wytnę. Przysięgam, że to wytnę. Krytyk jeszcze! Jezu, ta gra mnie irytuje. Ja mogę to rzucić? Nie mogę tego rzucić. Czemu w Kiorosach się dało? Dobra. Knajdbole, idziecie. Czy walijskie knajdbole? Ruszamy, rushujemy. Rush, bi, sika, cyka, bliać. Jak coś tam nazywa, nie wiem. Strzelamy. Headshot. 8, dobra, pięknie. Teraz ty strzel. Walnij jakoś tak mocno, co? 16. Który to ty jesteś? To jesteś ty. Cyk, headshotik, pięknie. O kurwa, dobra, oddał. Okej, ale teraz możemy w końcu rush, cyka, rush, bi, cyka, bliać. O, bliat, przepraszam. Który jest tutaj najmocniejszy? Ile ty masz? 4-8? 5-9, i was mamy chyba najwięcej. Tak, tak właśnie jest. No to rushujcie. Rushujcie. 7, 14, 16, no ty najbardziej zabolisz, prawda? Zawsze 8. O ty dziadu garbaty. O ty dziadu garbaty. No ty chcesz chyba naprawdę dostać. A ty też w szczególności. Jedziemy z tym plumberem, lecimy. Dobra, zablokujemy 3. Kurde, mogą 14 zaatakować, nieważne. Wygramy to, wygramy, musimy to wygrać. Muszę zmyć wstyd z dnia poprzedniego. Który teraz będzie wchodził? Teraz będzie 4, on jest zablokowany, 14 jest zablokowana, 8 nie jest zablokowana. Oho. Dobra, wiecie co? W sumie on tak ma nikły DPS. Może dlatego, że jest ich 3 tylko. 12, no i ty myślę, że kogoś dokończysz, 7. Pięknie, pięknie, beautiful. I tak jeden padł. I 5, dobranoc. I za 2, cyk, pięknie. Dobra, udało nam się. Koniec tury, ty go dobij. No. 2, 6, 3, 1, ale ubite. Ubite i to sami strzelający. Zmyłem plamę skażenia honoru. Ubiliśmy poziom nawet, wow. Ale wiecie co? Tu nam surowcy raczej nie zabraknie. O. Może? Ale co tu będzie? Przebicie pancerza. To jest spoko, jeżeli będziemy w to szli ogólnie. Dobra. I mamy przepychaczkę mocy. Wiedza zawarta w tej księdze zwiększa doświadczenie twojego bohatera. Twój bohater zyskuje 1000 punktów doświadczenia. Tu jeszcze by się przydało informacja, czy to się wytnie, może. Czy zwiedziliśmy daną lokację, wiecie co? Bo czasem naprawdę jest ciężko ogarnąć, co tu zwiedzaliśmy, co nie zwiedzaliśmy. I potem wychodzą jakieś tam cyrki. Dobra, Stonehenge potrzebujemy. Tworzenie herbaty, zwiększa moc bohatera.
Jak my z herbatą stoimy? 22. Tutaj herbaty nie trzeba. Tutaj trzeba 4. No to herbata na razie nam nie jest potrzebna. Stonehenge robimy. Boris siedzi w zamku. Najlepiej w sumie potrafisz, więc to by się zgadzało. A tu nas nie było. I wiecie co? Zaraz mamy kolejny week. Więc ja bym to zrobił w ten sposób. Oddałbym turę, wiem, świnia. O kurde, nie kupiłem. Dobra. No to mam za swoje. Brakuje nam ropy. Dobra, no to jak ropy brakuje. Co chcemy oddać? Majonez za ropę. 01? No wy sobie chyba w kulki lecicie. Dobra. To jest najgorszy deal życia. No ale dobra, może będzie. Tu pewnie 20, prawda? Nie, też po dychu. A to luz. Mamy 10 ropy. To szkoda, że to już jest kolejny kurde dzień. Czy tydzień. Mielibyśmy kolejne jednostki. No tak to dupa. No nic, za głupotę się płaci, moi drodzy. Znaczy za moją głupotę w sumie, więc wy nie płacicie nic. To jest darmowa audycja. Darmowe oglądanie. Dobra, to tak. Walijskie. Potrzebujemy ich jak najwięcej. Na pewno strzelających potrzebujemy jak najwięcej, czyli was. Potrzebujemy też i was. Ja wiem, że was wszystkich potrzebuję, ale was w szczególności. Jakieś tam defujące. Tych plamberów to ja zostawię, bo w sumie nie są jakoś tam nam teraz przydatne. Walijskie, strzelające i cyk. Dobra, i was też weźmiemy na test, ale to jest tylko na razie tak początkowo. Wy macie 20-30, macie fajne DPS-y, sporo obrony. Po 4, nie no to więcej i tak będzie, tak czy inaczej. Dobra, i myślę, że jesteśmy teraz gotowi na akcja walka. Ty, tu nas nie było. A tu się nie da przejść. Dobra, idziemy teraz robić walki. Bo ja ostatnio, ale i tak zapiszę. Żeby nie było, i tak zapiszę. Raz Borysa straciłem, powiedziałem, że go i tak nie lubię i potem musiałem to odżałować, bo potem straciłem naszego planbala. Teraz im spuścimy łomot, moi drodzy. Te rosyjskie jednostki przegrają z nami. Chciałem powiedzieć co innego, ale musiałem to już tak skończyć niestety. Dobra. Kulka kapitalistyczna nie chce. Musimy tam się jak najszybciej dostać. Jaki ty masz w ogóle movement speed? Nie masz pokazanego movement speedu, prawda? No dobra. Dodamy tobie. Nie mogę? Ej! Ale się czuję oszukany. Dobra, masz ty. Który pierwszy atakuje? 23, 24, 23. Tylko wy nie jesteście jednostkami zasięgowymi. Więc ja bym walnął w ciebie. Cyk za 14. Te dwie jednostki się zbliżą, 3 w sumie. I tak, na pewno zaatakują, dlatego bronimy się. Polska. Atakujemy w tą stronę, tylko czy on tutaj dojdzie? Nie dojdzie. Cyk. I cyk! Oni teraz zaczną atakować. Dobra, jednego nie ma. Drugiego nie ma. Nie, jeszcze nie. Ale i tak, zaraz będzie dupa. Tutaj czekamy na koniec tury. Dobra, drugiego nie ma. I teraz jak w 39. Tylko wiecie co? W sumie tymi się bronimy. Zaatakujemy tych. I jak w 39. Cyk, cyk! Masz karabinka! I pyk, strzała w kolano. No, i za 100 poleciało. Dobra, poczekamy chwilę. Aha, dobra, to już koniec czekania. Może by tak dać zwiększony pancerz? Niech będzie. I tymi już atakować teoretycznie możemy, tylko tak. Ile tutaj byśmy zabili? 7-7. 4-4, dobra, bo tu też się robi groźnie. Robi się bardzo groźnie. 5. O, oh, fuck.
Shit happens. Ten się cofnął. Dwóch. Nie, jeden. Teraz już będzie dwóch. Nie, dobra, ten pancerz działa, cuda. Nie ma... O, ty dziadu. Chciałem powiedzieć, masz was haka, ale nie wyszło. Już nie kontratakujesz, prawda? Nie. Dobra, więc tak. Podlecimy sobie tu. Zablokujemy tą dwójkę. Trudno, nawet jak on padnie i tak było wurf. Critical. Za 3, to jest luzik. I ten go dobije pewnie. Nie, jeszcze nie. Lecimy do przodu. Ej, rosyjskie bale nie mówią. Chyba wypraszam sobie, chamie. Tyk, headshotik. 22-24. Wy już zaatakowaliście, więc może, ale i to i tak byśmy go nie dobili chyba. No dobra, trudno, ryzykujemy. Tyk z karabinka, krytyk. No 4, bo 4, ale zawsze coś. 9. No, 38. Zarżujemy. Wszystkim to wszystkim. Kto teraz? A, wy. Jesteśmy zablokowani. Nie atakuję, bo jak mi odda, to dostanę w pierdziel. Nie ma sensu. Niech jeszcze przetrwa Z2 ataki. Tyk 12, no tam ktoś mu przywali z buterki. Ten odda, 3 zabił przy okazji. A my idziemy naszą armią. 4, ha, easy busy, kurde. Tak, trzeba tych dziwolągów podbić trochę. 5-7. Może je ubijemy? Karabinek teraz strzeli tutaj. To 6. I Polska do boju. Cyk, 5. 5, no wiadomo, kto jest najlepszym strzelcem. I tutaj pierdykniemy leczenie. A... O, to resp jednostki. Kurczę, ja dopiero teraz o tym wiem. Bo ta gra mnie oszukała. Za 7. Coraz mniej mają atakujących. Super. I tak. Nasz pierwszy bal dochodzi do mety. Tyk. Kurde, jeszcze 2 straciliśmy. Niedobrze. Wspomniałem, że one mają pierwszy kontratak. To co, możemy już w teorii tutaj nawalać. Chociaż nie, no jeżeli odejdziemy, to on zaraz będzie miał swoją kolejkę. Ten raczej nie dojdzie. Walimy go na pyrkę. A czemu ty nie zaatakowałeś? A tu jeszcze jeden był, kurde. Tak go zasłonił, że nie było widać. No i znów seryjka. Headshot. 14-8-15. Wstał po 8. I teraz nasz waleczny łucznik. Tyk! Za 7. I to jest moc. Za Polskę, dokładnie. Ja mogę jakoś zrespić jeszcze? Nie, mam 5 punktów many. Całe gówno. Tyk. No Polska to Polska, no nie oszukujmy się. Tutaj dobiliśmy. No i tu dokończymy też ich. O, jeszcze jeden został. Dobra, dopuść go już. 0? Ile ich tam jest? 3? 3. Już możesz czekać. No i masz swoje S, cwaniaczku. Może wcześniej przegraliśmy, ale teraz wygraliśmy. Ej, 5 tych straciliśmy? No i to są surowce. Jeszcze jakoś płaszcz, jakąś opończę dostaliśmy. Jakąś płaszcz. Bardzo pięknie, żebym to ujął. Kolejny poziom. No nie, no kurczę. To było wurf. Tylko tak. Bohater. Co ta perenka daje? Chroni również przed deszczem. 4-10. No takie... Aha, mamy to samo. Płaszcz czarodzieja. No to rip. Niezbyt wurf. No ale trudno.
Czy nam się tu opłaca iść? W teorii tak. Dobra, żeby wam tego odcinka nie zanudzić strasznie. Przynajmniej pod koniec. To już coś może kupimy. Mury zamku. Czego tu potrzebujesz? Mury zamku 3. No dobra, to ci zrobimy. Zobaczycie ostatnią jednostkę, a niech mnie. Mamy 10 tysięcy, to też nie jest za dużo. Dobra, dajemy kolejeczkę. Korci. Czekajcie, jak to się przesunąć, bo jest to też można. Dobra. Korci, ja wiem, że to przedłużam. Wiem. Ale no, muszę wziąć te jednostki. No muszę. Chciał czy nie chciał, muszę wziąć te jednostki. Oczywiście, o ile je kupimy. No oczywiście, ich nie kupimy. 10-20. No po co się wracam? Gdzie jest tutaj roponośny teren? Gdzie, pytam się, gdzie są Amerykanie? Tu jest tylko Wielka Brytania. Idziemy dalej. Nie patrzymy. Jest tu gdzieś może? Nie ma. Czy tu się dało rekrutować? Nie, to nie jest do rekrutacji, to jest do walki. Dobra, ale idziemy tylko po Landbala, bo... Ale to nas jeszcze nie było chyba. No właśnie, tak myślałem. Idziemy trochę niżej, bo przedłużam strasznie. I tak nie mamy w sumie ropy, więc nie kupujemy nic. Wypiłeś 139 litrów wódki. Regenerujesz 139 litrów many. Czemu tu się pobagowało wszystko? Co to jest? Nędzy. Nepalski smok. Spali ciebie żywcem. Świetnie. Jednostka czwartego poziomu. To nie jest w kij dmuchał. No dobra. Jezu, jak to się odzywa. One są... Walka wręcz, okej. Okay. Czyli w drugiej kolejce powinny dojść. Trzeciej. Dobra, nie jest źle. Może dobijemy. Ile one mają defa? 400 życia, mać! Co, proszę? Zostajemy w pierdziel. Nie zapisałem. Nie zapisałem! Nie zapisał! Ile to ma życia? No bez jaj, przepraszam bardzo, groczy. Ciebie troszeczkę boli coś? Czy to kontratakuje jako pierwsze? Co to ma? Migrant Bale, czyli na Polsce. Aha, ataki wroga mają 15% szansy na zadanie, 20% mniej obrażeń. No i husarska szarża. Jednostka zadaje 40% dodatkowe obrażenia przeciwko czołgom. I przeciwko poziomom czwartym, więc... Czyli tych chyba, tak? To są czwarte. Tak mi się wydaje, tak. To są czwarte. Trzecie... Nie, trzecie. Co ja mam zrobić? 400? On mi odda. A jak mi odda, to mnie bardzo zaboli. 30, 35. To mnie bardzo zaboli. Na pewno mi zabije jednego. Dwóch mi nie zabije, ale jednego na pewno. Jezu, jak on mnie pierdzielnie, to mi... pójdzie w trampki, ewidentnie. Ile zadasz? To ty, dobra, ty zadajesz sporo. To tak, to zaraz ten smoczek się ruszy. A sobie zaczekam. Nie, koniec tury! Jezu, ale jestem upośledzony. Dobra, czekamy jeszcze. Walimy w tego smoka. Headshot. Dragonborn. Usrodach, cyk! Dobra, to zadajesz mało już. Jest szansa, że zabijemy jednego. No niestety, nie wyszło. Ale tylko dwóch w sumie. Ej, dobra, nie jest źle. Bywało tragiczniej. Jakbyśmy jeszcze się tym ruszyli, to by było spoko. Tylko tak, on mi odda na pewno. Na pewno mi odda. Ale nie mam wyboru. Nie oddał mi. O. No nie oddają? Chyba nie. Średnio. To tak. Ty nie oddawałeś chyba.
A jednak oddawałeś. Jeszcze krytyk. 0-1. Dobra. Somalia, wygrywasz tą grę. Ale się gorąco zrobiło. Otwórzcie okno w tej sali. No tego byś dobił, cholera. Dobra, ale łucznicy to biją. 10-200. Ale tu nigdzie nie ma szansy, że dobije, dobra. Gdzie ty idziesz, debilu? Gdzie idziesz, kretynie? Ja to wszystko wypikam, żebyście wiedzieli. Wszystko, obejrzę cały film i wypikam wszystko. Nie będzie żadnego przekleństwa w tym filmie, przysięgam. Dobra, pyk. Przelamy jak w Wietnamie. Ej, a mogę kogoś w sumie uleczyć? Chyba mogę ciebie uleczyć. No i ładnie, fajno. Strasznie OP. U, jaki piękny krytyk. To czekaj. Jakbyś ty jeszcze zaatakował, durniu. Byłoby lepiej. 13 minus 2. Dobra, ale Somalia dzięki temu może zaatakować. I ubiliśmy tego, kurna, nepalskiego smoka. Dobra, wygramy to. Easy peasy, kurde. Z czym do ludzi? I 1-1. Wygraliśmy. Straty były. Cześć, ale nie, w sumie nie duże. Ale nepalskie smoki są naprawdę mocne. I mamy kolejną kopalnię wódki. Czemu nam dajecie wódki? Dajcie nam ropę. O, wilku mowa. I kolejny zamek. Ale gdzieś tu był nasz... Nasz brytyjski bohater. Co możemy kupić? Nic nie możemy kupić, bo nie mamy oczywiście ropy. 20 sztuk ropy. Czy to jest od cholery? Ale kupię tą herbacianą górę przynajmniej. Niech zbierają się herbatki. To ją co najwyżej potem wymienimy. I nowy poziom nam wskoczył. Dobra, poziom trzeci, zaraz będzie poziom czwarty. Tak, co tu jest? Brytyjski Travel Bar. Ball, przepraszam, nie bar. Bar to masz w barze. O Jezu, czy to jest Gaben? Czy to jest Gaben na krzyżu? Ej, obraza uczuć. Ołtarz Lorda Gaben Balla. Uzyskujesz błogosławieństwo Boga tego świata. Twoje doświadczenie zwiększa się o 1000 punktów. Oj tak. Drunken Scottish Ball. Nie chcę na razie atakować. Nie wiem, co to jest. Muszę najpierw zapisać grę. Bez zapisu się nie ruszam. Jeszcze 2 minuty nagrania. W sumie to już nie dzisiaj. Bierzemy sobie jeszcze te jednostki. Ej, ale tu jest bohater! Bohaterze! Gdzie idziesz? Bohaterze! Czy to już będzie druga herbatka? Ja to kupiłem chyba. To teraz zostajemy dwa, rozumiem, tak? Brakuje mi jeszcze, moi drodzy, informacji, ile mamy danego surowca, jaki przychód i tym podobne. Naprawdę, tego bardzo brakuje. O! Kurwa. Ej, ale my go nie pokonamy. Bo nawet takiej opcji. O, tu jeszcze magiczny Haribal. Dobra, ale czego będziemy go gonić? Wiem, że to nie jest dobre posunięcie. Ropa. Czuję się jak Ameryka. No, sobie tam sieć z tymi jednostkami, jasne, tak. Pewnie. Ulepszone zebranie dżentelmenów. Mogliśmy to kupić wcześniej, kurczę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. W następnym odcinku myślę, że to skończymy, bo tu już widać jest zamek gracza drugiego, więc mam nadzieję, że zaraz tu... A, tu jest jeszcze jeden, ale to jest neutral.
niemiecki komisjoner bał. Ale wydaje mi się, że w następnym odcinku to już raczej skończymy. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcji, to jest najważniejsze. I ocenie filmu, jeżeli wam się podobał, to spoko. Jeżeli nie, no to łapki w dół. Tak więc, trzymajcie się. Ciao do was, Shiro. Hej, hej.